Witam serdecznie. Jacek uprzedził lojalnie, że frakcja charyzmatyczna w naszym zgromadzeniu dominuje liczebnie. Tylko jeszcze dopowiem, że w różnych sposobach kerygmatycznego głoszenia w Kościele braliśmy udział, znaczy ja współpracowałem rzeczywiście z wieloma osobami tutaj, tak? Idąc z księdzem Grzegorzem na przykład. Braliśmy udział, co to było? Seminarium albo rekolekcje? Seminarium odnowy albo takie skoncentrowane rekolekcje kerygmatyczne. Oczywiście z Jadwigą, oczywiście z Jackiem J. Seminarium i to nie jedno. Oczywiście z Ewą. Z kim jeszcze braliśmy udział w kerygmatycznym głoszeniu po kościołach, rekolekcjach, internatach? No, z Olkiem braliśmy udział. Z Olą braliśmy udział. Także to obrazuje siłę kerygmatyczno-charyzmatycznej frakcji na tej sali, żeby nie było, że jesteśmy zakonspirowani na przykład. Więc nie, wszystko jest jawne. Chciałbym zacząć od lektury fragmentów materiałów formacyjnych Ruchu Światło-Życie pierwszego stopnia oazy. Kto był na oazie na pierwszym stopniu? Tak, ja też byłem, staram sobie przypomnieć, kiedy to mogło być. Myślę, że w roku 1984, tak, chyba 20 lat temu, byłem na pierwszym stopniu oazy takiej letniej. Ktoś jest większym rekordzistą? Ktoś był dawniej niż ja? A są lepsi. W tym roku nawet. W Krościenku, no proszę. A tu ty taki rekordzista, jeżeli chodzi o świeżość, ale... A wy byliście dawniej, tak? Koniec lat 70. 70. No to gdzie mi tam... Ale tak jest? Blaskiego. Aha. Tak, było to rzeczywiście za czasów Edwarda Gierka. Mam tutaj takie fragmenty. Najpierw materiałów formacyjnych pierwszego stopnia Ruchu Światło-Życie, a potem jeszcze rekolekcje ewangelizacyjnych odnowy. Dlatego bardzo proszę, żeby tych kartek jeszcze nie wyrzucać, tylko je sobie schować, tak, bo jeszcze się nam przydadzą. Otóż znalazłem i przepisałem fragmenty, które moim zdaniem w bardzo wspaniałym i mocnym i wiemy jak skutecznym programie oazowym wydaje się, że mogą w niektórych środowiskach albo u niektórych osób, albo przy niezbyt precyzyjnym prowadzeniu fragmenty, które mogą prowadzić do nieporozumień na temat tego, czym faktycznie kerygmat jest. Pewno nie muszą prowadzić i dobrze wiemy, że w znakomitej większości do takich nieporozumień nie prowadziły. Nasza obecność tutaj jest tego najlepszym dowodem, jak również fakt, że przez pierwszy stopień w Polsce przeszło na pewno kilkaset tysięcy, a być może nawet blisko milion osób. Dokładnie nie znam tych liczb, ale są imponujące, olbrzymie. Natomiast myślę, że mogło się zdarzyć, że w niektórych przypadkach, w niektórych środowiskach i przy niezbyt starannej opiece duszpasterskiej te fragmenty mogły prowadzić do nieporozumień na temat charyzmatu. Dlatego zaczynamy nie od jakiejś dużej ogólnej teorii, tylko od bardzo małego szczególiku. Mianowicie od materiałów oazowych. To jest Oaza Nowego Życia, pierwszy stopień, część A, 1981 rok wydania tak, Ruch Światło-Życie. No, przeczytajmy sobie to, co tutaj mamy. W cudzysłowiu, to są dosłowne cytaty, a bez cudzysłowiu to są takie moje wiążące dodatki. Człowiek naturalny albo zmysłowy to człowiek, który nie przyjął jeszcze Chrystusa jako swojego zbawiciela. Człowiek taki prowadzi życie egoistyczne, a jego życie pełne jest dysharmonii i frustracji. Natomiast życiodajne spotkanie z Chrystusem nastąpi wtedy, gdy przyjmiemy Jezusa w sposób świadomy, wolny i osobisty jako swojego Zbawiciela i Pana. Wtedy dopiero zostaniemy objęci Bożym planem przygotowanym dla naszego życia.
Wtedy, gdy dokonamy tego osobistego przyjęcia Chrystusa, wypełni się obietnica: wszystkim tym, którzy je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi. I pomocniczy fragment Ewangelii Jana, Jan 1:12. Podobnie jak niesłuszne jest mniemanie, że jesteśmy dziećmi Bożymi już przez sam fakt, że Bóg nas stworzył, tak samo niesłuszne jest mniemanie, że chrześcijaninem, dzieckiem Bożym i uczestnikiem zbawienia staliśmy się przez fakt urodzin, w rodzinie chrześcijańskiej i przyjęcie chrztu. Tymczasem Pismo Święte, niezależnie od chrztu i dobrych uczynków, żąda przede wszystkim osobistej wiary jako warunku zbawienia i źródła usprawiedliwienia. Ta wiara to właśnie osobiste przyjęcie Chrystusa. I tutaj materiały dołączają cztery fragmenty z Nowego Testamentu dla udokumentowania tego nauczania. Takie osobiste przyjęcie Chrystusa nazywa się w Piśmie Świętym wiarą. I do tej wiary jest przywiązana obietnica życia wiecznego. Tutaj Jan 3:36 i nieco dalej Apokalipsa 3:20. Spotkanie z Chrystusem i przyjęcie Go jako osobistego Zbawiciela i Pana jest równoznaczne z tym, co nazywa Ewangelia nowymi narodzinami. Jan 3:5. I przytacza się dalej trzy inne fragmenty Nowego Testamentu, do których jeszcze zajrzymy. Przyjęcie Chrystusa jako osobistego Zbawiciela i Pana oraz nowe narodziny z Ducha to nie dwa odrębne wydarzenia, ale to dwa aspekty jednej i tej samej rzeczywistości. Kto w sposób osobisty przyjął Chrystusa, może powiedzieć: narodziłem się na nowo. I wreszcie uwaga o animatorze. Animatoazie musi sam przyjąć osobiście Chrystusa jako swojego Zbawiciela i Pana i dopiero bazując na tym przeżyciu może prowadzić ku niemu innych. I wreszcie jakieś konsekwencje takiego przyjęcia Chrystusa. Po przyjęciu Chrystusa jako osobistego Zbawiciela i Pana przez wiarę powinno w życiu chrześcijańskim nastąpić włączenie do grona uczniów Chrystusa, tak jak zrobili to apostołowie, tworząc zalążek Kościoła. Wszyscy dobrze wiemy, jak wspaniale, owocnie, pożytecznie to nauczanie zaowocowało w życiu setek tysięcy ludzi i pewnie w życiu 90 kilku % łazowiczów, którzy przez pierwszy stopień przechodzili, ale w apologetyce często interesujemy się taką mniejszością, która to nauczanie zrozumiała niewłaściwie, często w sposób jakiś skrajnie niewłaściwy. I chciałbym przyjrzeć się, czy czasami w niektórych sformułowaniach, czy w tonacji tych fragmentów nie kryje się coś, co mogłoby wyjaśnić ten właśnie nieliczny procent tych, którzy w sposób niewłaściwy czy skrajny to nauczanie oazowe zrozumieli. Mamy przed sobą te fragmenty, więc się im przyjrzyjmy. Cóż to może znaczyć, że człowiek naturalny albo zmysłowy to człowiek, który nie przyjął jeszcze Chrystusa jako swojego Zbawiciela? Generalnie takie zdanie jest na pewno bardzo głęboko chrześcijańskie, katolickie i tradycyjne, ale nie trudno zauważyć, że przyjęcie Chrystusa jako osobistego Pana i Zbawiciela może być rozumiane jako pewien moment, jako pewne 10 sekund czy 20 sekund, w czasie których człowiek przez środowisko oazowe jest skłoniony, zachęcony do czego? Żeby taką formułę wypowiedział, prawda? Oto ja w tej chwili robię coś, czego nigdy w życiu nie robiłem. Bo rzeczywiście uczestnicy oazy nigdy czegoś takiego nie robili. Nigdy takiej formuły nie wypowiadali. Przyjmuję Jezusa jako mojego Pana i Zbawiciela. To co się stanie, jeżeli ktoś w sposób skrajny zrozumie to w ten sposób? Nigdy w życiu, do tej pory, chociaż byłem katolikiem, chociaż byłem ochrzczony jako dziecko, chociaż przystąpiłem do pierwszej komunii i jak to większość dzieci w Polsce, chodziłem na lekcje religii i pobożni rodzice jako pobożnego dzieciaka wysłali mnie na oazę dzieci bożych, a potem może trafiłem na pierwszy stopień młodzieżowy, no to rzeczywiście nie było w życiu, ani w kościele, ani w rodzinie takiej okazji. Bo takiego zwyczaju nie ma, żeby taką formułę wypowiadać.
to czy nie jest czasem możliwe, że ktoś zrozumie to w ten sposób, skoro takiej formuły nie wypowiedziałem, to właściwie do tej pory byłem człowiekiem naturalnym, czyli człowiekiem zmysłowym i no jakby się uczy. Prowadziłem życie egoistyczne albo pełne dysharmonii i frustracji. I czy czasem nie dopiero wtedy nastąpiło życiodajne spotkanie z Chrystusem i czy czasem nie dopiero wtedy zostałem objęty Bożym planem przygotowanym dla mojego życia. Czasu formalnego wypowiedzenia, wyjaśnię formuły tego zdania. Przyjmuję Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela tych tajemniczonych, którzy na pierwszym stopniu oazy nie byli, to okazja do tego na rekolekcjach dwutygodniowych oazowych jest chyba w czwartym dniu rekolekcji, tak? W czwartym dniu. Ksiądz Gregor był niedawno, więc najlepiej pamięta. Aha, czyli się to zmodyfikowało, natomiast my odwołujemy się do materiałów z roku 1981. W czwartym dniu, czyli przy początku. Właśnie. I jak się wydaje, można by to zrozumieć w ten sposób, mógłby to zrozumieć uczestnik oazy, że do tej pory nie był objęty Bożym planem zbawienia przygotowanym dla jego życia. Jest to jedna z możliwości zrozumienia tego tekstu i myślę, że nasze doświadczenie pokazuje, że faktycznie tak się czasem działo, że byli i tacy, którzy w ten sposób to rozumieli. Czyli rozumieli na sposób dosłowny i fundamentalistyczny te zdania z materiałów oazowych. Mam lat 14, 16 czy 11, wypowiadam tą formułę i znaczy to, że do tej pory nie byłem objęty Bożym planem zbawienia, gdyż tak właściwie tekst w sensie dosłownym, jeżeli nie jest skomentowany, wyjaśniony, zakorzeniony, powiedzmy w życiu Kościoła czy liturgii, mówi. Życiodajne spotkanie z Chrystusem nastąpi wtedy, gdy przyjmiemy Jezusa w sposób świadomy, wolny i osobisty, jako swojego Zbawiciela i Pana, dopiero wtedy zostaniemy objęci Bożym planem zbawienia i dopiero wtedy wypełni się obietnica. Wszystkim tym, którzy je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi. Zauważmy, że zdanie to nie odwołuje się do jakichś uprzednich wydarzeń z życia takiego zwykle młodego człowieka, bo oaza zwykle była proponowana w większości dzieciom dorastającym albo młodzieży, chociaż oczywiście na oazy trafiali też i ludzie dorośli, na przykład na oazy rodzin. Zdanie to nie sugeruje, że należałoby odwoływać się do jakichś innych wydarzeń. Na przykład do takiego już świadomie przeżywanego wydarzenia, jak pierwsza komunia święta. Nie ma takiej sugestii, żeby z pierwszą komunią, która zwykle ma miejsce w wieku 9 lat, tak, żeby jakaś linia skojarzeń, jakiś łuk myśli, żeby tam wybieg nie. Raczej sugeruje się, że ze spotkań życiodajnych z Chrystusem właściwie na razie nic się nie wydarzyło. Przypominam, że mówimy o jakiejś skrajnej możliwości rozumienia tego tekstu, który zwykle ta możliwość się nie realizowała. Chodzi tylko o to, że może się zrealizować i czasem, choć rzadko, faktycznie u niektórych ludzi wychowanych przez oazę do takiego rozumienia doszło. Zobaczmy też, w jakim kontekście jest tutaj prezentowany chrzest. Otóż w takiej trójce pojęć chrzest, czynki i wiara, chrzest jest skojarzony z czym? Nie tyle z wiarą, co raczej z uczynkami. Zresztą zobaczmy. Linia rozumowania idzie w ten sposób. Podobnie jak niesłuszne jest mniemanie, że jesteśmy dziećmi Bożymi już przez sam fakt, że Bóg nas stworzył, tak samo niesłuszne jest mniemanie, że chrześcijaninem, dzieckiem Bożym i uczestnikiem zbawienia staliśmy się przez fakt urodzin w rodzinie chrześcijańskiej i przyjęcie chrztu. I to jest cytat. Tymczasem Pismo Święte, niezależnie od chrztu,
chrztu i dobrych uczynków. Żon przede wszystkim osobistej wiary, jako warunku zbawienia i źródła usprawiedliwienia. Ta wiara to właśnie osobiste przyjęcie Chrystusa. Co oczywiście generalnie prawdą, że Pismo Święte żąda osobistej wiary jako warunku zbawienia i źródła usprawiedliwienia. No, czy jest rzeczywiście rzeczą słuszną napisać, że ta osobista wiara, no właśnie, ma być zestawiona z jakąś inną dziedziną życia i w tej innej dziedzinie życia będą razem chrzest i to, co Pismo Święte nazywa uczynkami. Ponieważ jako dowód, że Pismo Święte właśnie uczy, są podane cztery fragmenty biblijne, to chciałbym, żebyśmy do nich sobie zajrzeli i zobaczyli właśnie, jaka metoda czytania Pisma Świętego z tego mogłaby się wyłonić, choć pewnie rzadko praktycznie się wyłaniała, i jakie tutaj mogłoby się kryć źródło nieporozumień właśnie w stylu interpretacji Pisma Świętego. A więc pierwszy fragment Galatów 2,16. Galatów 2,16. Może nam ktoś przeczyta? Galatów 2,16. Tak, więc w tym fragmencie trochę mamy z tych argumentów, których moglibyśmy oczekiwać, prawda? Osobista wiara jako warunek zbawienia i źródło usprawiedliwienia, oczywiście, więc to znaleźliśmy. Natomiast czy usprawiedliwia to zestawienie chrztu i dobrych uczynków? W ogóle zauważmy, czy tu jest mowa o dobrych uczynkach. To się jakoś inaczej nazywa. To się nazywa uczynki wymagane przez prawo. I jak się wydaje, to święty Paweł nie tyle ma na myśli tutaj dobre uczynki, takie jak w jakim sensie my to rozumiemy. Dobre uczynki, pomóc komuś, być życzliwym, być miłym, być pomocnym komuś w trudnej sytuacji, a raczej na pierwszym miejscu ma na myśli uczynki rytualne wymagane przez prawo. Czyli to, co przeciętnie Żyd w tamtych czasach uważał za źródło sprawiedliwości przed Bogiem. A więc spełnianie rytualnych wymogów prawa. No, w szczególności, chociaż pewnie wśród wymogów prawa mieszczą się także i te uczynki, które my nazywamy dobrymi uczynkami. W szczególności na pewno wśród uczynków wymaganych przez prawo nie ma chrztu. To z całą pewnością. Na pewno chrzest tutaj się nie mieści, więc ten fragment Galatów 2,16 nie bardzo nadaje się na ilustrację tej tezy, prawda? Że Pismo Święte, niezależnie od chrztu i dobrych uczynków, żąda osobistej wiary. Nadaje się do ilustrowania tezy, że żąda osobistej wiary. Ale żeby od razu niezależnie od chrztu i dobrych uczynków, to ten fragment bardzo się do tego nadaje. Również, czy z tego fragmentu wynika, że ta wiara, której Pismo Święte żąda, to właśnie osobiste przyjęcie Chrystusa. Czy to wynika z tego fragmentu? Że ta wiara, o której pisze święty Paweł, to jest osobiste przyjęcie Chrystusa? Myślę, że w jakimś ogólnym, dalszym sensie, no na pewno tak, bo na pewno wiara polega na relacji z osobą Chrystusa. Tylko zauważmy, a co by było, gdyby ktoś zrozumiał, że ta wiara jest tożsama z tym aktem wypowiedzenia formuły, na pewno z przekonaniem, zaangażowaniem, no właśnie, z wiarą, że właśnie to uczyniło mnie usprawiedliwionym i zbawionym, bo oto właśnie teraz, może wczoraj, może o godzinie 16, osobiście przyjąłem Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela. Więc jest pewne ryzyko, że ktoś tak mógłby to zrozumieć. Ta wiara to właśnie osobiste przyjęcie Chrystusa. To jest kolejne ciekawe pytanie, że takie osobiste przyjęcie jest czymś, co ja robię. A jeżeli ja to robię, czyli ja to czynię, to w jakimś kolejnym znaczeniu jest to mój uczynek, ponieważ ja to uczyniłem. To jest kolejne ciekawe pytanie, tylko chciałbym na razie zwrócić uwagę na co?
że pierwszy fragment Gliny nie bardzo ilustruje tę tezę, dla której usprawiedliwienia został przytoczony. A zobaczmy fragment drugi. Efezjan 2, 8 i 9. Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę, a to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga. Nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. Wydaje się, że to zdanie ma bardzo podobny sens jak poprzednie. No, wynika z niego, że Pismo Święte żąda osobistej wiary jako warunku zbawienia i źródła usprawiedliwienia, tylko czy z tego wynika, że ta wiara jest niezależnie od chrztu i dobrych uczynków? Na pewno wynika, że jest niezależnie od czegoś, co tu nazywa się uczynkami. Ale czy jest tam o chrzcie? No nie ma. Czy z tego zdania też wynika, że ta wiara, o której tu mowa, to właśnie osobiste przyjęcie Chrystusa? No, też nie wynika. Ale ten fragment został przytoczony w materiałach formacyjnych jako poparcie tej tezy. Tak jest napisane. Pismo Święte tak żąda. Sprawdźcie w czterech fragmentach. A zobaczmy Tytusa 3, 4 do 8. Tytusa 3, 4 do 8. I znowu powtórzmy po raz trzeci to pytanie. Oczywiście wynika z tego, że Pismo Święte żąda wiary osobistej jako warunku zbawienia, źródło usprawiedliwienia, tylko czy z tego fragmentu wynika, że ma to być niezależnie od chrztu i dobrych uczynków, albo że ta wiara, której się żąda, to jest właśnie osobiste przyjęcie Chrystusa. Czy z tego fragmentu coś takiego wynika? Nawet można by wysunąć myśl, że nawet wręcz przeciwnie, ponieważ jest tam mowa o czymś, co nazywa się obmyciem odradzającym. Obmycie odradzające. Taka uwaga, oczywiście my nie sięgamy tu do naszych teologicznych umiejętności, które jedni mają większe, inni mniejsze. My sięgamy do zupełnie prostego rozumienia Pisma Świętego. To jest pierwszy stopień władzy. Tu się ludzi uczy rozumieć Pismo Święte. To nie jest egzegeza dla biblistów. To jest szkoła korzystania z Pisma Świętego dla ludzi, których się wprowadza w dorosłe życie chrześcijańskie, dorosłe albo dziecięce. Dlatego uwaga dla tych, którzy naczytali się jak Marek różnych tam przedziwnych, a trudnych stron internetowych i wyjaśnień różnych greckich słów. Więc to nie o to chodzi, prawda? Bo to jest wprowadzenie młodzieńca w rzeczy zupełnie podstawowe, w styl rozumienia Pisma Świętego, które dla takiego człowieka 14-16 lat zwykle Pismo Święte jest totalnie niezrozumiałe. Tu jest jakaś szkoła, jak to się rozumie? Jak może najpierw przez małe fragmenciki, które potem będą się rozszerzać, wejdzie się w rozumienie całości. Dlatego nie odwołujmy się do jakichś naszych wiadomości, które u niektórych mogą być bardzo duże, a u innych skromniejsze, do takiego prostego znaczenia tego tekstu. To rzeczywiście raczej się tu sugeruje obmycie odradzające. Obmycie obmywa się czym? Wodą. Obmycie odradzające, woda przynosząca nowe narodzenie. No raczej skojarzenie z chrztem. A w szczególności na pewno nie ma tutaj żadnej sugestii, że to być niezależnie od chrztu. To już na pewno. Albo żeby miało to być niezależnie od dobrych uczynków, albo żeby ta wiara, o którą chodzi, to miał być jakiś akt przyjęcia Chrystusa. Teraz uwaga, ja nie mówię, że to nie może być taki akt. Chodzi tylko o to, czy z tych fragmentów wynika, że to ma być taki akt. No i wreszcie ten fragment, on jest nieco dłuższy, aż 9 wersetów, Jakuba 2, 14 do 22.
Jakuba 2, 14 do 22. To taki fragment dłuższy. Ktoś ma? Jakuba 2, 14 do 22. Przypominam, że tych 9 wersetów było przytoczone jako biblijny dowód na to, że Pismo Święte, niezależnie od chrztu i dobrych uczynków, żąda przede wszystkim osobistej wiary jako warunku zawienia źródła usprawiedliwienia i że ta wiara to właśnie osobiste przyjęcie Chrystusa. Myślę, że tu tkwi pewien problem, który w pewnych warunkach mógłby doprowadzić i chyba jakąś nieliczną mniejszość rzeczywiście doprowadził do przekonania, że to wszystko, co wydarzyło się w życiu 12, 14 czy 16 latka, chrzest, pierwsza komunia, lekcje religii, msze święte, które przeżywał, triduum paschalne, w którym brał udział jako minister, rektor, bo często taka była droga do oazy, że to wszystko nie miało żadnego znaczenia. Że to wszystko należy do tej samej kategorii, co dobre uczynki, o których się sugeruje, że nie mają żadnej roli w prowadzeniu do usprawiedliwienia i zbawienia, że to wszystko jest jakąś nic znaczącą, może nawet negatywną przeszłością, wobec czego? Wobec aktu przyjęcia Chrystusa jako Pana i Zbawiciela. Takie ryzyko, podkreślam znowu, to jest tylko ryzyko, które rzadko się realizowało, ale myślę, że w tych sformułowaniach może tkwić, prawda? Tego typu znak zapytania. A w szczególności w pewnej szkole czytania Pisma Świętego. Jeżeli te fragmenty przytacza się na udokumentowanie tego zdania, to to czy nie jest możliwe, że ktoś uczy się czytać Pismo Święte nie po to, żeby z niego wynikały wnioski życiowe, tylko po to, żeby we fragmentach wyszukać śladów dokumentacji do z góry założonej tezy. Myślę, że jest to możliwe. Idźmy dalej. Nauka o nowych narodzinach, która w tych fragmentach też się znajduje. Czyta przecież tak, że takie osobiste przyjęcie Chrystusa nazywa się w Piśmie Świętym wiarą. I że do tej wiary przywiązana jest obietnica życia wiecznego. Znowu, można by w jakiejś katechezie czy homilii bronić takiej tezy. Jest na pewno piękna, że generalnie na tym polega wiara. Wiara jest związkiem z osobą i tę osobę przyjmujemy. W tym sensie przyjęcie Jezusa Chrystusa. Oczywiście przyjęcie w roli Pana i Zbawiciela, a nie w roli na przykład cudotwórcy i kropka, albo nauczyciela i kropka. Natomiast co będzie, jeżeli to przyjęcie osobiste Jezusa zrozumie się jako akt, który dokonuje się w obrębie jakiegoś nabożeństwa, jakiejś modlitwy, jakiejś ceremonii, jeżeli to się zrozumie, że to nazywa się wiarą i że do tej wiary jest przywiązana obietnica życia wiecznego. I znowu, ponieważ ruch oazowy jest bardzo biblijny, to jest pewien argument z Pisma Świętego. Jan 3,36.
Zobaczmy, co z tego fragmentu wynika. Jan 3:36. Czeka nas jeszcze kilkakrotne zaglądanie wersetów biblijnych, ale chodzi o to, żebyśmy zobaczyli, jakimi fragmentami z Nowego Testamentu dokumentuje się pewne tezy, bo jest to przyjrzenie się pewnej szkole czytania Nowego Testamentu i w ten sposób może łatwiej zrozumieć, jak niekiedy może to zaowocować złymi skutkami. Więc Jan 3:36. Każdy, kto wierzy w Syna, ma życie wieczne, kto zaś nie wierzy w Syna, tego czeka nie życie, lecz Boży gniew. Tak, no więc ten cytat na pewno mówi o wierze w Syna, oczywiście w Jezusa i o tym, że do takiej wiary jest przywiązane życie wieczne, ale no, żeby z tego miało wynikać, że osobiste przyjęcie, w szczególności jako jakiś moment w życiu, jakiś akt, nazywało się wiarą i żeby do tego momentu była przywiązana obietnica życia wiecznego, to no nie bardzo to z tego fragmentu wynika. Nieco dalej w tych materiałach przytaczało się jeszcze Apokalipsa 3:20. Fragment Apokalipsa 3:20. Może też przeczytamy. Bo chodzi o to, żeby odświeżać te fragmenty. Na pewno je znamy, ale też zabrzmiają w naszych uszach. Znowu przypominam, to jest jako ilustracja biblijna na tezę, że osobiste przyjęcie Chrystusa nazywa się w Piśmie wiarą i do tej wiary jest przywiązana obietnica życia wiecznego. Warto sobie przypomnieć, że ten werset jest podsumowaniem listów do 7 kościołów, które są kierowane do chrześcijan w Apokalipsie i są wezwaniem do nawrócenia. Chrześcijan, którzy albo od wiary odeszli na tyle, że już utracili swoje nowe życie, albo po prostu oziębli i wierzą się zaniedbani. To tym bardziej jest wątpliwe jako argument dla tych tez. Dalej, spotkanie z Chrystusem i przyjęcie Go jako osobistego Zbawiciela i Pana jest równoznaczne z tym, co nazywa Ewangelia nowymi narodzinami. To zdanie wydaje mi się najciekawsze z tych materiałów, co Ewangelia nazywa nowymi narodzinami, tym bardziej, że są podane wersety z Ewangelii, w których no, tak miałoby być, że to przyjęcie Jezusa jako osobistego Pana i Zbawiciela jest równoznaczne z tym, co Ewangelia nazywa nowymi narodzinami. Dlaczego to zdanie jest takie ważne? Ponieważ, no, zwróćmy uwagę na słownictwo, nowe narodziny. Ktoś wcześniej na nowo narodzony nie był, a od tej chwili nowo narodzony jest. Czyli wcześniej nie był przybranym dzieckiem Bożym, a teraz przybranym dzieckiem Bożym się stało. To właśnie w tej chwili. To, co dawne minęło, a wszystko stało się nowe. To właśnie w tej chwili nastąpił akt nowych narodzin. I zobaczmy na ten fragment biblijny, który tę tezę ilustruje. Jan 3:5. Jan 3:5. Jezus odpowiedział: zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. No, gdybyśmy tak popatrzyli na treść tego zdania i na treść tezy, do której jest ilustracją. Przyjęcie Chrystusa jako osobistego Zbawiciela i Pana jest równoznaczne z tym, co nazywa Ewangelia nowymi narodzinami. Czy rzeczywiście to ewangeliczne zdanie tę tezę ilustruje? No, nie bardzo. Pytanie jest takie, ile razy można się nowo narodzić? Aha, znaczy to pytanie rzeczywiście na później, ono pasuje do dyskusji. I odpowiedź wcale nie jest trywialna. Wcale nie jest tak, że odpowiadamy raz i kropka. Natomiast na razie chciałbym, żebyśmy jeszcze
pozostali przy pewnym stylu czytania Pisma Świętego. Prawda? Kto nie narodzi się z wody i z ducha, nie może wyjść do królestwa i uczy się człowieka w ten sposób, że on może wyjść, pewnie rzadko wychodzi, ale może wyjść. Czasami tak się zdarzało z przekonaniem, że to zdanie, o czym mówi, że przyjęcie Chrystusa jako osobistego Pana i Zbawiciela, jako jakiś akt deklaracji, że to właśnie jest, to są właśnie nowe narodziny. No, zresztą w dalszych zdaniach można by je zrozumieć jako wzmocnienie tej tezy. Przyjęcie Chrystusa jako osobistego Zbawiciela i Pana oraz nowe narodziny z ducha to nie dwa odrębne wydarzenia, ale dwa aspekty jednej i tej samej rzeczywistości. Albo kto w sposób osobisty przyjął Chrystusa, może powiedzieć: narodziłem się na nowo. Znowu, te zdania wzięte w sensie ogólnym czy abstrakcyjnym są prawdziwe. Zauważmy, że to są zdania, których ludzie się uczą czy uczyli na 3 dni, 2 dni, dzień, godzinę, przed czym? Przed czymś, co się nazywa obrzęd, moment, ceremonia przyjęcia Chrystusa jako osobistego Pana i Zbawiciela. To jest nauczanie, które prowadzi do momentu, który tak się właśnie nazywa. I wydaje się, że dość łatwo zrozumieć te zdania w ten sposób, że 12 sierpnia o godzinie 16:15 wypowiedziałem z wiarą, z przekonaniem formułę przyjęcia Chrystusa i co się stało? Wtedy narodziłem się na nowo. Kto w sposób osobisty przyjął Chrystusa, może powiedzieć: narodziłem się na nowo. Wcześniej nie, a teraz tak. Takie nowe narodzenie jest pewnym rodzajem przeżycia. To jest coś, czego człowiek doznał. Wynika to z nauczania o animatorze. Animator w oazie musi sam przyjąć osobiście Chrystusa jako swojego Zbawiciela i Pana, dopiero bazując na tym przeżyciu może prowadzić ku niemu innych. A więc jest to jakiś rodzaj przeżycia, jakiegoś doświadczenia wewnętrznego. I to przeżycie wydaje się stawiać uczestnika oazy w jakimś sensie absolutnie początkowym, czyli w punkcie zerowym jego wiary. Bo zobaczmy. Po przyjęciu Chrystusa jako osobistego Zbawiciela i Pana przez wiarę powinno w życiu chrześcijańskim nastąpić włączenie do grona uczniów Chrystusa. Ewidentna sugestia, tak jak to zrobili apostołowie, tworząc zalążek Kościoła. Powstaje ważny problem. A co z tym, co było? A co z moją... Już pomijając problem chrztu, który dla większości uczestników oazy jest oczywiście chrztem niemowląt, więc go nie pamiętają. Ale co z pierwszą komunią, kiedy się mówiło o otworzeniu serca, o przyjęciu Jezusa, Pan Jezus już się zbliża, już stuka do mych drzwi, pobiegnę go przywitać, tak? I co dalej? Z radości serce drży. Czy to się wydarzyło, czy to się nie wydarzyło? Prawda? W Polsce to jest udziałem około 90% dzieci. I myślę, że blisko 100% oazowiczów. Ponieważ zwykle raczej bardziej niż mniej pobożna młodzież i dzieci trafiały na oazę. A co z tym? Czy do 10-letniego człowieka może przyjść Jezus? Zauważmy zresztą, że ta pieśń jest ewidentnie parafrazą Apokalipsy 3:20. Czy to miało miejsce? Czy to się wydarzyło? Czy Jezus przyszedł? Jak widać, no, nie ma takiego nawiązywania do tej historii spotkań dziecka z Chrystusem. A co z mszą świętą, która chyba otwierała oazę, gdzie ludzie przystępowali do spowiedzi komunii? Czy oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata? Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie. Czy to się wydarzyło, czy to się nie wydarzyło? Przyszedł, czy nie przyszedł? Nie jestem godzien, ale powiedz tylko słowo i przyjdziesz. Prawda? Widzimy możliwość, że ktoś to zrozumie w ten sposób, że te poprzednie akty należały do kategorii właśnie uczynków i razem z uczynkami prawa mają znikomą, a być może zerową wartość, ponieważ co? Po przyjęciu Chrystusa jako osobistego Zbawiciela i Pana przez wiarę powinno w życiu chrześcijańskim nastąpić włączenie do grona uczniów Chrystusa.
Jest też bardzo ciekawe, kiedy czytałem te materiały oazowe pierwszego stopnia, po tych rozważaniach pojawił się problem chrztu w tych materiałach. W tym pojawiło się też pytanie o zestawienie chrztu dorosłych i chrztu dzieci. I rzecz ciekawa, warto przejrzeć sobie te materiały, w tym miejscu zmienia się ton wywodu. Ton wywodu do tej pory był taki entuzjastyczny, taki rozpłomieniony. Nowe narodzenie, włączenie do grona uczniów. Był taki pływający ton. A w chwili postawienia problemu chrztu dzieci pojawia się ton inny. Pojawia się taka uwaga. Sprawa jest nieco trudna do wyjaśnienia. To jest bardzo ciekawe, ponieważ na przeciętnej oazie wszyscy byli ochrzczeni jako niemowlęta. No bo przeciętna oaza. I dowiadują się, że ich kazus jest trudny do wyjaśnienia. Że ich przypadek jest jakiś nietypowy. Że wymaga skomplikowanego podejścia do tego trudnego problemu. Jak oni się znaleźli w takiej jakiejś nietypowej sytuacji? Dziwnej. Taki jest ton wywodu. Że to jest cytat. Sprawa jest nieco trudna do wyjaśnienia. No, wydaje się, że można by tak to zrozumieć. I jak historia pokazała, niektórzy tak to zrozumieli, że gdyby nie te nietypowe przypadki chrzczenia dzieci, to sprawa chrztu byłaby łatwa do wyjaśnienia. Tak stała się do wyjaśnienia trudna. Zresztą chrzest pojawia się w tym kontekście, bo też ważne są konteksty, pojawia się głównie w kontekście moralnym. Jako jakieś wezwanie czy zachęta do wysiłku, przeciwstawiania się egocentryzmowi albo przygotowania do nowego życia. Natomiast nie ma w tych materiałach takiego akcentu, że skoro jestem ochrzczony jako dziecko, to jestem właścicielem skarbu. I wyciągam portfel i okazuje się, że portfel jest pełen dolarów, o czym nie wiedziałem, a teraz to odkrywam. Nie ma czegoś takiego. Jest raczej sugestia, jest trudny problem do wyjaśnienia chrztu dzieci. I to takie spojrzenie na kilka cytatów z materiałów oazowych pierwszego stopnia. Oczywiście w normalnej oazie to wszystko było obudowane czym? Było obudowane kazaniami, liturgią, towarzystwem, innych uczestników. I w normalnej oazie, właśnie pewnie 90-kilka% przypadków, zaowocowało to bardzo dobrze. Pewnie według myśli tych, którzy to spisywali. Ale w kilku procentach przypadków, jak pokazała historia, zaowocowało to źle. Zaowocowało to właśnie takim rozumieniem, które starałem się tutaj zasugerować. A więc jakimś skrajnym, fundamentalistycznym rozumieniem tekstów Pisma Świętego, a więc jakimś wzięciem gwiazd. Tego wszystkiego, co się wydarzyło między mną a Jezusem, począwszy od chrztu, pierwszą komunię i całe normalne wychowanie w rodzinie katolickiej, jakieś postawienie człowieka w sytuacji absolutnego zera i zasugerowanie, że od tej pory dopiero pojawia się problem włączenia w grupę uczniów Chrystusa. Punkt zero. Tak, to tyle chciałem zasygnalizować w tym prowadzeniu. I teraz rzeczywiście jest czas na pytania na przykład.